Chciałabym być na zachodzie słońca. Excuse me. Lawro. Tak właśnie sobie idę, myślę o psach. I zauważyłam, że przeważają albo duże, czyli labradudle, tak jak my mówimy zawsze, labradudle. Albo takie zupełnie małe, bardzo dużo kawalierów jest, nie? Od zarąbania kawalierów. Bardzo mało jest buldożków francuskich, co jestem zdziwiona. Poczekaj, moda dotrze. No to moda już tutaj dawno jest, ale no właśnie ale... jest dziwne, że tutaj nie ma. Ale bardzo dużo jest takiego właśnie pizdusiów. Aż oplułem ekran. Weź zoomuj na pizdusia. Właśnie bardzo dużo takich. Jest takie sarenki włochate, nie wiem co to jest za rasa. Chihuahua. To nie jest chyba chihuahua. Ale kawalier to chyba przewaga kawalierów jest, nie? Jak mi się wydaje. Tam jest public food pub, to chodźmy tam. Co jest? Tutaj... No przecież tamtą wyszliśmy z plaży. Ale... Nie można tam w lewo? Nie, tam nie było można w lewo. Jezu. Tutaj chcesz kobieta, idziemy wyżej. Kobieta i lokalizacja. Nie obrażaj, bo to tylko może ja jestem taka, że nie wiem gdzie jestem. Tylko ty. No to nie mów, że kobieta, tylko powiedz Jolka. Jesteś kobietą? Jesteś. Masz problem z lokalizacją? Masz. Kobieta i lokalizacja. Ale zaraz się inne kobiety odezwą, że je obrażasz. Ale są dwie. A zobaczcie, jakie to piękne. Już w zeszłym roku, pamiętacie? Wam pokazywałam, że sobie stała taka ławeczka właśnie z tymi kwiatkami i można je było kupić i wrzucić pieniążki. Nikogo tam nie było, nikt nie kontrolował. Ale właśnie taka sytuacja była. Ale to świetnie wygląda. Co, Radzio? Pięknie to wygląda. Tak się rozlało, jak wodospad. Super. Robimy malusieńki przystanek na piwko. Jak to się nazywa? King's Arms. Tutaj o. No i oczywiście jak zwykle nie ma tutaj nigdzie wody, no bo nie widać. Ale fajnie, fajny klimacik. Spoko. Jezus, nawet nie wiecie jak jest gorąco. Bardzo, nie narzekam wcale. Przyszliśmy się ochłodzić. Zamknął mi wreszcie ten kanał za to. A co to jest? Brzoskwiniowe. Brzoskwiniowe. Ja jakieś takie czuję brzoskwiniowe. Coś tutaj czuję ciepłego. Super klimacik, co radzie? Fajnie. O, żyć nie umierać. Długo już tego nie mówiłam. Co film? Co? Co film to mówisz? Tak? Czemu twój obraz tak powiększa? No bo trzeba przestawić na ten, na 9x13. I łapie i gubi ostrość. Gubiła coś, nie wiem czemu. Skupia się na parasolu z tyłu, widzę, że mnie rozmazuje. Co jakiś czas. Poustawiam trochę. No, jest spoko. Pani miała bum z pachołkiem. Nawet nie zajarzyła, nie? Nawet nie wiedziała, że puknęła. Ale było słychać. Bum! Musimy ustalić jakiś plan i nie wiemy co robić, bo szkoda nam pogody, ale też chcielibyśmy się przeprowadzić w czas, także... Ja nigdzie nie idę. Nie? Mi to dobrze. Radosław już jest zmęczony. Ile ty wstajesz wtedy? Pół godziny, nie? Nie wiem. O 8 tak. Wstałem. Nie, za 15:09 wstałeś. Nie, za 15:10 ciebie budziłem. Za 15:09 kawą wstałeś. Kawą tak ci machałem, tak kawą przed nocem. Nie za 15:10, kochanie. 8:50. Za 15:09 wstałeś, a 8:50 mi machałeś kawą. Muszę ściągnąć ze spodnie. Jak chcesz iść, żeby ciebie do więzienia zamknęli za... Powiedziałem ci, jak się nagrywa to, to wtedy nie jest nic seksualnego. W każdym razie nie wiemy, co mamy zrobić, bo tak jak mówię, nie chcemy marnować słońca. Bo może być tutaj ciężko. Dzisiaj rano widzieliście, wstaliśmy i byłam załamana, że nie ma ładnej pogody. Chciałabym być na zachodzie słońca. Czy to się nagrywa? Nagrywa. Chciałabym być na zachodzie słońca. Excuse me. Ale to byśmy musieli, nie wiem. Ja mam plan taki. Jedziemy. Przeprowadzamy się. Przeprowadzamy się, przebieramy się w stroje kąpielowe, bierzemy koc, bierzemy wszystko, przyjeżdżamy z powrotem na plażę. Możemy wrócić, możemy przejechać autobusem. No. Żeby sobie wypił piwko i czekamy na zachód słońca do 10:00. A co będziemy jeść? No właśnie powiedziałam, zjemy fish and chips albo pizzę. Albo chcesz Indian, ale ja nie chcę Indian. Indian już ci żaden nie będzie smakował, tobie tylko smakuje champis. Także jakąś pizzę albo coś. Wczoraj chciałeś pizzę. To jak ty się będziesz szykować, to ja szybko sobie odgrzeję tego kurczaka Indian, co mam w lodówce. No. Bo ja na razie to jesteś głodny, bo ja wcale. No trochę już się robię głodny.
No, zobaczymy. Ogólnie naprawdę jest. Udała nam się pogoda. Telefon mi padł! Padł mi zupełnie telefon. Padł, po prostu był. Pokazało się, że jest 15% baterii. A ludzie nas patrzą. I nagle się wyłączył i padł. Kiszka. Trzeba kupić nowy. Nie, nie, nie. Ja to mam na gwarancji i teraz mi już przyślą nowy. Tak. Także przyślą mi nowy, a za rok mam update, to sprzedam roczny telefon. Tak. Idziemy. No zaraz. Czy to widzicie? To jest malowane. Super, baby. Tak w domu mnie, co? Tak bym mogła sobie pomalować w sypialni, nie? Fajnie by wyglądało. Rewelka. No, artysta. Słońce zaszło niestety. Ale do... A nie, znowu zaraz patrz. O nie, no są chmury. Kurzy się strasznie. No mniejsza z tym. I ptaki wysoko latają, także będzie mokro chyba zaraz. No mniejsza z tym. W każdym razie byliśmy odebrać nowe klucze. Pani powiedziała nas, proszę jedźcie zobaczyć. Z poziomu srebrny zostaliśmy przeniesieni do poziomu platynowy. Czyli najwyższy poziom, jaki mają. Mamy pojechać zobaczyć, czy nam będzie to odpowiadało, czy nie. Teraz już są 3 sypialnie, a nie 2. Także być może będzie teraz. Będzie. Będzie teraz, tak no myślisz? Zobacz. No tutaj na razie są, no ale zobaczymy. Mamy no, zobaczyć, czy nam będzie odpowiadało. No i zobaczcie, ile słońca. No teraz nie zobaczycie, no ale... No i tu jest słońce! A my jedziemy gdzieś, gdzie nie ma słońca! 109. My musimy jechać 109. To 103, 105. No i my nie będziemy w słońcu. Będziemy. No mniejsza z tym, ale już widzę, że te domki są tam zupełnie inne. No zupełnie inne. 107, 108, 110, 111, no to 109 jest gdzieś tu. Tutaj pewnie zachmurzony. Ten. Zachmurzony, nie? Pod drzewem, kuźwa! Wiecie co, dzisiaj jedna z Was do mnie napisała, że wyświetliła wam się, że wyświetliła się jej reklama jakiejś tam komedii właśnie o drzewa, że Boże, te drzewa zasłaniają mi światła, a właściciel drzew powiedział, nikt mi tych drzew nie zabierze, że od razu my się skojarzyliśmy. Tak, to ten zachmurzony? O, tam będzie słonko! No to już widać, że jesteśmy w zupełnie innej lidze, że tak powiem. No zobaczcie tutaj, tu jest przynajmniej koszona trawa, jest gdzie usiąść. No też jest dużo, patrzcie, bardzo dużo tu jest drzew. No ja się wcale nie dziwię, no bo to jest piękno. No ale przypuszczam, że to będzie coś zupełnie innego. Także kochani, odwracam Was w drugą stronę i robimy kolejny room tour. I ja nie wiem, jak ja te filmy puszczę, chyba je puszczę na dwa razy, bo to będzie za długo. Boże, jak mam twarz wysypaną. No dobra, odwracam. Kochani, już na wejściu widać, że to jest różnica. No znowu wszystko jest nowe. To jest kolosalna różnica. To jest tak, jak mieliśmy w Mulion. Kochani, nie minęło 5 minut, a jesteśmy gotowi. Wszystko zebrane. Tutaj jeszcze tylko muszę zabrać tą torbę. Łazienka oczyszczona. Tutaj sypialnia oczyszczona, także zobaczcie, jak tu ciemno. Masakra. No, dobra. Lecimy. To tak w sumie, jakbym zaczynała urlop od nowa. Jedziemy na miasto. Przebrałam się w sukienkę. Wydaje mi się ona taka troszkę jesienna. Ale Radosław mówi, że ładnie wygląda. Także, no zobaczymy. Nie widziałam się, powiem Wam, nie stanęłam przy dużym lustrze. I to też jest sukienka, którą ostatnio kupiłam w TK Maxie razem z tą bluzą. I ona też kosztowała grosza, chyba 15 funtów, czy coś takiego. Trochę jesienna, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo moje kolory. Co nie, Radosław? Okay. Czarny, brązowy, znaczy brąz, to nie jest brąz, to takie liście, liście jesieni. Słonko! Ktoś nas kocha na górze, Radosław. Kto? Ktoś. Także mam w tą kiecunię i tylko Birkenstocki, a jak się zrobi chłodniej, to mam swoją taką jeansową katankę. No i oczywiście... Poobkręca się, ale z zalotem. To rybunia. Mocno się poobkręcaj. Choćby autobusem uciekł. Tam autobus. Kuźwa, spieprzu nam autobus, a kolejny dopiero za godzinę. Ale kiszka, przeze mnie, bo zapomniałam kurtki i się wracaliśmy po kurtkę. No trudno. No, my czekamy znowu na naszą pizzę. Pijemy sobie napoje. Znaczy znowu. Nikt nie wie jakie. Nikt nie wie, co tu pijemy. Wodę pijemy. Czekamy na... Ja czekam dzisiaj na pizzę. Radosław znowu na fish and chips. Posmakowały Ci wczoraj. Bardzo dobre były, nie? Było. Bardzo smaczne. Także będziemy znowu jedli. Tylko dzisiaj troszeczkę później wie... Aha, dojechaliśmy ogólnie taksówką, bo nie powiedziałam. Radek zamówił taksówkę, dojechaliśmy taksówką. A, także spoko.
dużo czasu nie zmarnowaliśmy, ale chyba wczoraj jednak byliśmy prędzej, nie? Albo było goręcej. Było inaczej, było cieplej. Było cieplej dużo. No dzisiaj jestem w krótkim rękawku, ale troszkę... Zobacz, nie było ten... Wody tyle nie było. No już później wczoraj. Była tu woda. Nie tak jak robiłam tyle. Zdjęcie Fish and Chips, to była już ta woda. Nie. Tak, była już, bo oglądałam te pasy. Jak już jedliśmy wieczorem, to tak. Bo dzisiaj plaża już jest praktycznie zalana. Tam, gdzie wczoraj robiliśmy zdjęcie na plaży, to już dzisiaj jest zalana. Ale to nie szkodzi. Tak. Jest Radzia Rybka, mówi, że lepsza niż wczoraj. I moja pizza, zobaczcie, jaka olbrzymia. Tutaj był, powinien być owczy ser, ale sobie zamieniłam na fetę. Bo wiecie, nie lubię owczego serka, także spoko. Nie ma. Przyszliśmy na plażę i czekamy na zachód słońca. Do zachodu jeszcze jakieś... Lepiej nie pokazuj takiego grubego. A do zachodu jeszcze jakieś ile godzin? 4? 7? I gdzie chyba się nie doczekamy, coś mi się wydaje. A, przed chwilą mi Mewa zabrała pizzę. Po prostu straciłam czujność, bo czytałam na temat wynajmu kajaków. Straciłam czujność i chyba z 20 ich miałam koło ust. Straszne to było. Fale łapie. Chyba pies łapie fale. Nie ma piłki, ale łapie fale. Lubi piankę. O, patrzcie. Jaki szczęśliwy. No łapie fale centralnie. No zobaczcie, tutaj panowie coś łapią, tam też łapią. I Radostow stwierdził, że to są kraby. We wiaderku ponoć widać. A, no to idę zobaczyć do wiaderka. Myślisz, że będą je jeść? Patrzcie. Myślisz, że to jest legalne? Tak. Oni je będą smażyć na grillu. Co nie? Gotować. Ja kiedyś jadłam raki, jak byłam dzieckiem. Jadłam szczypce i ogonek. Ależ pięknie. Dobrze, że jednak jeszcze wieczorem przyjechaliśmy, nie? Tak. Teraz będziemy chcieli iść na tamtą inną plażę, bo tam będzie powinno być widać przynajmniej zachód słońca, także może się uda. Niebo jest bezchmurne. Wieczorem się zrobiło, to powinno być. Okej. Maleńki. Dobra wiadomość jest taka, że pan... Dobra wiadomość jest taka, że kraby zostały przez pana wypuszczone. Zapytałam się, czy będzie jadł. Powiedział nie, że są za małe. Gdyby były większe i różowe, to taki owszem. Nie pomarańczowe, to taki owszem. Ale tak, to są za małe. Mewę by zjadł. Ta Mewa prawie mnie zjadła. Trzeba powiedzieć panu, niech ręcznika nie zapomni. Miejsce docelowe nasze jest. Tam będzie zachód słońca. Czy doczekamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin. A do której są autobusy? Do 22. Wezmę taksówkę. No, co tam? Ależ. No i tutaj jest super, bo tutaj jest cały czas słonko, a w słonku jest zajebiście ciepło. Tym razem testujemy jakieś kornwalijskie, ale... Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Cheers. Zachodź słońce, bo już zimno. Porozmawialiśmy z rodzicami, obejrzeli z nami morze. Szkoda, że ich z nami tutaj nie ma, nie Radosław? Bardzo. Bardzo szkoda. Ale moi się piszą, zobacz. Chcą przyjechać tutaj jeszcze raz. No, bo jest pięknie, nie dziwię się. Chyba się nie doczekamy, a jesteśmy nieprzygotowani. Zmarznięci już. Po co się przebierałam? Come on słońce, come on down. Jeszcze 2 godziny co najmniej, nie? Jest 20. Co najmniej 2 godziny. Hej, są piękne uliczki, pełne puby. A to wiesz, czy mi się skojarzyło z tym pubem, co byliśmy w Irlandii? I też z tym, co byliśmy na Lanzarote, z tym irlandzkim, nie? Podobnie. Zobaczcie, jakie urocze te uliczki. Jezus Maria, te vlogi będą naprawdę długie. Ale mam nadzieję, że troszkę tego piękna wam przekażemy. Merry Christmas śpiewali. No, Merry Christmas, dzisiaj już Merry Christmas nie ma. Radek mówi, że wygramy, to niech drapie. Scratch card za piątaka. Co ty drapiesz, tego się nie drapie? Co musisz znaleźć? Muszę znaleźć
taki numer 9, 30, 13, 20, 29. Mhm. Good luck. Dobra. Czemu do góry nogami? Żebyś ty widziała. 19. Mamy już? Nie. 10 mamy. Nie mamy. No kuźwa. 6. Nie mamy. 3. Nie. No dawaj szybciej. Zrobiliśmy tutaj coś. Double. 10 funtów wygraliśmy. Why? Skąd wiesz? Bo jest znak ten. Jak jest? Double the price show. Czyli wygraliśmy 10 funtów. Raz na miesiąc idę sobie do sklepu, jak jestem w pracy. Teraz biorę ten kanapkę, Red Bulla i chipsy. Płacę 3 funty. I kupuję do tego zdrapkę za 5 funtów. I wygrywasz piątaka i masz za darmo lunch. I wygrywam dyszkę i mam za darmo lunch. Także i piątkę w kieszeni. Także kochani, widzicie, na wakacjach nie tylko wydajemy kasę, ale również zarabiamy. Jej! Pieniądz robi pieniądz. Co to robi? Pieniądz robi pieniądz. No. O, to mamy na autobus. No. No spoko. Czy bierzemy taksówkę? Teraz to nas stać. Kuźwa. Musimy czekać na autobus godzinę. Chyba wrócimy na zachodzące. Ale tam tak daleko było. O, tu jak widać. Idą na te? No, nie ma w ogóle tego. Tu poszło. Tam jedliśmy, pamiętacie, tu jedliśmy teraz znowu pizzę i była cała woda do samego tego i nie ma. Co to wszystko wypił? Ryby i mewewy. Tu czekać tylko do rana, aż nasikają. Dlatego morze jest słone. No. Zimno ci? Co ty mnie tak cały czas nagrywasz z nienacka? Wyprostuj się. Zimno sobie tak. Zimno strasznie, dopiero. Tu patrz. Dopiero tu jest przyjechaliśmy, kamera. Bo. Tu. Ale patrzę na a nie, ciebie. A nie, tu jest, tu. Dopiero przyjechaliśmy i dopiero za pół godziny byłby zachód słońca. Albo i nie. Albo i jeszcze nie. A jechaliśmy w ogóle z panem z Birmingham. Tak. Który się przeprowadził tutaj 11 lat temu, miał z żoną B&B. Tak. Czyli taki B&B. Sprzedali to, ale że nie jest gotowy jeszcze, żeby przejść na emeryturę, to robi part-time taksówkarza. Tak. Także spoko. I do Birmingham nigdy nie wróci. Powiedział, że nigdy nie wróci, ale wraca co jakiś czas, powiedział, tak? Rodzinę ma w Halsowen. A w tamtą stronę jak jechaliśmy taksówką, no bo teraz jechaliśmy taksówką, mówię. A w tamtą stronę jak jechaliśmy taksówką, to spotkaliśmy chłopaka z Londynu, z Hackney, ja kiedyś mieszkałam w Londynie na Hackney. Kiedyś. I też wrócił tutaj, znaczy przyjechał tutaj i powiedział, że też nigdy nie wróci. Także też... kochanie, tu jest nasze miejsce chyba. Chyba tak. Zostaniemy do soboty. Do soboty? Do piątku. Patrz, jakiś ktoś rowery zaparkował. Uch. A, to nasze. Okej. Okay. Dzień dobry. A chciałam właśnie powiedzieć, że mieszkamy tak naprawdę w lesie i nie ma... Koło drogi zaraz w lesie. I nie ma, dopiero zacząłem tą drogę. Co to za droga? Samochód teraz na 5 godzin. Dom, nie ma komarów! No. Dobra, weź już zamknij, bo ja tutaj nie... O. Ręczniki byśmy nie rozwiesili na... A ja jeszcze wam, kochani, chciałam pokazać hit, który odkryłam po jakimś czasie w naszej sypialni. Tu jest kosmetyczka, ale to nie o ten hit chodzi. Znaczy kosmetyczka, toaletka. Ale zobaczcie. Kibelek jeszcze osobny. Jestem po prostu w szoku. Nie będziemy z tego korzystać, no bo wiecie, tutaj sypialnia, a tutaj kibelek, ale fajnie. Nie, Radio? Z kibelkiem dodatkowym. Dobra, trzeba te walizki poustawiać i tu trochę ogarnąć, bo już się zrobił syfek. I chyba. I chyba już się żegnamy, nie? Na dzisiaj. Pa, pa! A może jeszcze po piwku wypijemy? No to piwko możemy wypić, ale tutaj już się żegnamy. A ja nie chcę się z nimi żegnać, a będę tęsknił. Dobra, kochani, pa, pa. Dzięki za dzisiaj.